dobry. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszy poniedziałkowy poranek. Tutaj trochę deszczowy, ciekawy jestem jak u Was. A dzisiejszym tematem będą ptaki szkicowane i rysowane. Pokażę Wam, jak szkicować ptaki kilkoma szybkimi kreskami i w bardzo prosty sposób. To będzie świetne ćwiczenie dla każdego. Tak więc zapraszam, ołówki w garść i będziemy wspólnie szkicować dzisiaj ptaki. Pokażę Wam, jak z dwóch okręgów i kilku kreseczek możecie w szybki i sprytny sposób, a przede wszystkim prosty, narysować ptaka. Lekcja dla każdego, dla dużych i małych artystów. Tak więc zaczynajmy. Pokażę Wam, od czego możecie zacząć szkicowanie ptaków. Weźmy sobie czystą kartkę. Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam Was dzisiaj na wspólne szkicowanie ptaków. Pokażę Wam proste i skuteczne metody na szkicowanie ptaków. Może zaczniemy od kolibra, bo to ptak przez wszystkich chyba lubiany, piękny i ja go też bardzo lubię. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że już jesteście. Miło mi Was widzieć po przerwie niedzielnej, pierwszej od 3,5 miesiąca. Proponuję Wam zacząć kolibra od małego okręgu. To będzie głowa kolibra. Teraz dajmy sobie linię, która wyznaczy nam brzuszek kolibra w ten sposób od dołu i zawinie się tutaj do tyłu. Dodajcie sobie jedną kreskę i drugą kreskę, to będą skrzydła kolibra. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj ptaki. Teraz rysujemy koliberka. Możecie dodać jeszcze kolejne dwie linie, tutaj i tam przechodzącą z drugiej strony do drugiego skrzydła. Dzień dobry wszystkim. Dodamy teraz dziób koliberka. Najlepiej też szybszą kreską. Dodamy sobie oko kolibra na naszym rysunku. Pamiętajcie, żeby zostawić mały blik, czyli jasny punkcik. W tym tygodniu będziemy jeszcze kolibra malować akwarelami. To już w środę, więc zapraszam wszystkich na
na kolibrową środę akwarelową. Możemy dodać jeszcze dzióbkowi grubość. Troszkę zrobimy bardziej płaską głowę od góry naszego kolibra i dodamy grubość do dzioba. Dodajmy sobie ogonek. Kolejna linia po łuku. Możemy narysować ogonek u kolibra nieco rozłożony. Na przykład w ten sposób, kilkoma liniami. Pokażę Wam jeszcze, jak narysować lotki na skrzydle kolibra. Możecie dodać tutaj taki mały łuczek, dłuższą linię oraz w ten sposób zaznaczyć lotki na skrzydłach. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Pani Iwono. Jaka pogoda u Was? Jaki u Was dzisiaj dzień? Przedłużę troszeczkę ogon, żeby się trochę wcześniej zaczynał. Przez to skrócimy troszeczkę tułów kolibra, a powiększymy ogon. Pokażę Wam teraz, jak kilkoma szybkimi liniami możecie szkicować kolibra. Możecie spróbować też takiej metody, gdzie kilkoma pociągnięciami, teraz narysuję jeszcze mniejszego koliberka, na przykład zwróconego w drugą stronę. Zawsze zaczynam od głowy. Później możecie dodać sobie brzuszek kolibra, taką literę S oraz skrzydło. Jedno i drugie. Może pokażę, jak narysować koliberka w takiej pozie. Pani Ewelina pyta, czy wczoraj odpoczywałem. Tak, trochę mi się udało odpocząć. Może na tym nie będę wnikał, jak wiele mi się udało odpocząć, ale trochę tak. Myślę, że to widać w gościach, w odpowiedziach i w komentarzach do prac, które będę dzisiaj nadrabiał. A przy okazji tego tematu chciałem powiedzieć o dobrej wiadomości, dobrym rozwiązaniu, które znalazłem wczoraj, zastanawiając się właśnie nad tematem odpowiedzi i komentarzy do Waszych prac. Zawsze miałem takie wyrzuty sumienia, że komentarzy jest tak wiele, że nie jestem w stanie wszystkim z Was odpowiedzieć w wystarczająco dobrym stopniu. Niektórzy z Was musieli długo czekać na komentarze. Dlatego postanowiłem utworzyć grupę Oko. Link do tej grupy znajdziecie na naszej stronie i zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które będą chciały otrzymywać komentarze szczegółowe do swoich prac właśnie do tej grupy.
Ta grupa jest dla osób, które zechcą wesprzeć naszą pracownię kwotą od 100 zł w górę miesięcznie. I wasze komentarze możecie zamieszczać właśnie w tej grupie. Możecie poprosić najpierw o przyjęcie do tej grupy. Część z was już do tej grupy przyłączyła. Tak więc każdy, kto chce otrzymać komentarz stopniowo w tym tygodniu, oczywiście dzisiaj jeszcze będę odpowiadał na wszystkie wasze prace, ale stopniowo w ciągu tego tygodnia odpowiedzi na komentarze będę przenosił właśnie, komentarze do waszych prac będę przenosił właśnie do tej grupy. Dzięki temu te komentarze będą lepsze, będą pełniejsze i będę się czuł z tym znacznie lepiej, wiedząc, że wspieracie naszą pracownię i chcecie się rozwijać i zależy wam na jak najlepszym poziomie zajęć. Oczywiście reszta pozostaje bez zmian. Wszystkie filmy i wszystkie transmisje są otwarte dla każdego. I tutaj nic się nie zmienia. Jestem ciekawy, co myślicie o tym. Pomyśle, grupy, komentarzy. Dajcie znać. Narysujmy sobie tego kolibra w locie, w drugą stronę. W Kielcach leje podobno, tak? Zaczniemy sobie od małej, od góry głowy. Dajcie sobie teraz dziobek, poprawię troszeczkę to oko. Teraz proponuję brzuszek. Skrzydełko. I ogon. Jeszcze raz, przy takich szybkich szkicach czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej. Więc głowa, dziób. Zrobię troszkę bliżej kamerę. Ta decyzja o stworzeniu grupy jest też spowodowana tym, że prac przychodzi tak wiele, że szczerze mówiąc przestałem sypiać prawie od pewnego czasu, żeby być w stanie odpowiedzieć na wszystkie wasze komentarze. I myślę, że długo bym w ten sposób niestety nie pociągnął, mówiąc wprost. Tak więc myślę, że taka właśnie grupa komentarzy po pierwsze podniesie poziom zajęć i moich komentarzy dla was, a po drugie spowoduje, że uda mi się przetrwać i prowadzić zajęcia nadal, pozostając przy zdrowiu. Kolibry są tak wdzięczne, że proponuję naszkicować jeszcze jednego. Gdybyśmy chcieli narysować takiego koliberka widzianego z tyłu, od strony jego plecków, to możemy też zacząć od głowy. Tylko oczka teraz będą po bokach, one będą tu i tu lekko widoczne, tam będzie dziób. Teraz możecie dodać skrzydła na dwie strony. Przy okazji będzie to też świetna lekcja symetrii, anatomii ptaka. Troszeczkę zmienię kąt dzioba. Będzie bardziej komfortowy, jak sobie pójdzie bardziej pionowo do góry w ten sposób. Tutaj
oczek prawie nie widzimy w tym ujęciu. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witam serdecznie. Tak więc, moi drodzy, od dzisiaj stopniowo, oczywiście nie od razu, ale wszelkie komentarze moje do waszych. Tam można będzie swoje prace i to nawet prace powstające poza zajęciami zgłaszać. Szczegóły znajdziecie właśnie na grupie. Dodajmy sobie teraz lotki. Jakieś małe kłopoty były z transmisją. Tak się może zdarzyć. Pogoda jest dzisiaj trochę ciężka nad Polską. Ja korzystam obecnie z łącza Wi-Fi, nie ze światłowodu, więc różnie się może dziać. Proponuję takiego śmiesznego rudzika, bo to piękny rudzik. Pokażę wam, jak go narysować. Narysujmy sobie kulkę. Taką kuleczkę fajną. Cieszę się, pani Emilio, że kolibry to temat, który się podoba. Pozdrawiam Amelkę serdecznie i państwa. Pozdrawiam panią Iwonę w Anglii. Tak jak mówię, jeżeli jakieś. Wtedy wasze prace umieszczacie w grupie. Ja po skończonych zajęciach, tak jak zawsze, będę zamieszczał zdjęcie moich prac właśnie w grupie i pod moimi zdjęciami w grupie możecie państwo zamieszczać wasze prace. Tutaj na stronie głównej można zamieszczać swoje prace pod filmem, tak jak to właściwie też do tej pory było. Ale jeżeli ktoś będzie chciał otrzymać komentarz, to wtedy zapraszam do grupy. Słoneczko w Legnicy, no to pięknie. Nad Irlandią chmury. Pani Ksenia donosi, słuchajcie, do tej kuleczki dodajcie sobie mniejszą kuleczkę, żeby taki bałwanek się zrobił. I dwie małe, śmieszne nóżki. Takie cieniutkie. Tą kuleczkę możecie połączyć tutaj trochę, w ten sposób. Tak, rudziki to cudowne ptaszki, a je również uwielbiam. Jak narysować taki dziobek? Ja wam pokażę, jak taki dziób wygląda w powiększeniu. Gdybyśmy z boku patrzyli na dziób rudzika, to on ma mniej więcej taki kształt.
Tak by wyglądał dziób Rudzika widziany z boku. Tutaj byłoby jego oczko. A kiedy patrzymy na taki dziób z przodu, to widzimy tą wypukłość tylko w ten sposób nad dziobem. Ops, przepraszam, nie było widać. Już się poprawiam. Kiedy patrzymy na dziób Rudzika z boku, to on ma taki kształt. Jeszcze raz go narysuję dla Was. Tu jest jeszcze takie dodatkowe wygięcie na krawędzi i tutaj byłoby oczko. Tak więc dzisiaj lekcja anatomii ptasiej. A ten sam dziobek widziany z przodu, już Wam pokażę, jakby wyglądał. Poprawiłem trochę jasność lampy, bo coś widzę, że obraz przyblakł. W Berlinie słonecznie. Pani Magda nie mogła być na relacji, nic pani Magdo można później zobaczyć. Dziobek z przodu. To jest ta wypukłość. Hop. I mniejsza wypukłość pod spodem. Ale w ten sposób połączona tutaj z bokami. I tutaj byłaby głowa. I jeszcze szpicek dzioba w naszą stronę wychodzący. Więc taki dziób w perspektywie wyglądałby w taki sposób. I tutaj byłyby oczka. Jedno oczko i drugie oczko. To taka anatomiczna mała ciekawostka dotycząca tego, jak narysować, można wycieniować nawet z jednej strony, jak narysować dziubek. No więc w ten sposób właśnie możemy sobie teraz ten dziubek narysować na tej linii. O, to jest linia właściwie przedłużenia brzuszka. Na tej linii będzie sobie leżała taka mała wypukłość, mały szpicek. Już pokażę z bliska. I po obu stronach będą oczka naszego ptasia. Możemy mu jeszcze dodać ten rudy surducik w kształcie takiego odwróconego serduszka. Delikatnie widoczne skrzydełka po bokach, które gdzieś tam by się chowały. W zasadzie możemy pokazać ogonek. Tutaj nie ma ogonka, bo Rudzik się przechylił tak, że go nie widać, ale gdyby ten ogonek był widoczny, to on by sobie tam wtedy za Rudzikiem, za gałązką oczywiście, na której siedzi, o, byłby tam widoczny z tyłu. Tak więc taki łezkowaty, kulisty kształt, który jeszcze lepiej wyjdzie, jak go troszkę przycieniujemy z boku. Na przykład cieniując po formie. W ten sposób możecie kreski układać tak, jakby się pióra układały na tym naszym ptaszku. Do widzenia, panie Mateuszu. Grupa na Facebooku. Oczywiście, tutaj na tej stronie jest grupa. Znajdziecie link do grupy Oko właśnie na tej stronie, na której jesteście.
Wystarczy tam kliknąć, prosząc o dołączenie, wesprzeć pracownię kwotą od 100 zł miesięcznie i wtedy zostajecie przyłączeni do grupy, gdzie możecie otrzymywać bardzo dokładne komentarze do Waszych prac, materiały dodatkowe w postaci dodatkowych moich instruktaży i podsumowań po każdej lekcji, takiej jak ta, a nawet możliwość indywidualnej korekty wideo oraz telefonicznej. Proponuję teraz taką sikorkę w locie, bo to coś pięknego. Już Wam pokażę, jak ją narysować. Zrobimy tak, żeby było lepiej widać. Zawsze, słuchajcie, nawet jeżeli forma jest bardziej skomplikowana, możecie zacząć od tułowia, od małego okręgu i od... Możecie zwrócić uwagę na wielkość głowy w stosunku do tułowia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tej grupy, bo ja wiem, że to jest nowość, to śmiało pytajcie, piszcie do mnie prywatnie, czy tutaj w komentarzach będę wszystko rozwiewał, wszelkie wątpliwości. W zasadzie nic się nie zmienia poza komentarzami, które przychodzą do grupy. Komentarzami moimi do Waszych prac. Wszystko pozostaje tak, jak było, rysujemy tak, jak rysowaliśmy, filmy są tak, jak były, każdy może oglądać bezpłatnie i nic się tutaj nie zmienia absolutnie, tylko komentarze ze względu na ich wielką, wielką, potężną ilość, czego ja się oczywiście cieszę, ale nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby na przykład prosić kogoś, żeby odpowiadał w moim imieniu i pomógł mi w ten sposób. Chcę każdemu z Was osobiście odpowiedzieć. I właśnie dlatego powstała ta grupa, ponieważ powoli przestawałem sobie radzić z tak dużą ilością komentarzy. No i miałem z tego powodu wyrzuty sumienia, bo czasami czekaliście nawet kilka dni na otrzymanie komentarza. A uważam, że to nie powinno tak wyglądać i powinny być sprawniejsze. Dodajmy sobie teraz skrzydełko jedno. Widzicie, tak więc mamy dwie kulki i kreskę. Taki trójkąt powstaje tak naprawdę. Bardzo polecam Wam właśnie takie geometryczne popatrzenie na to, co rysujecie. Jest też taki trójkąt wyraźny, widoczny tutaj między skrzydełkami, tutaj i tutaj. Widzicie, i możemy sobie teraz ten trójkąt zaznaczyć w ptaku, którego rysujemy. Ale przede wszystkim też zachęcam Was do tego, żebyście wyobrazili sobie przestrzennie, jak taki ptaszek jest skonstruowany, że to jest kulka. Jedno skrzydło wychodzi bardziej w naszą stronę, drugie skrzydło wychodzi tam w głąb, do tyłu. Myślcie zawsze przestrzennie o rysunku. Naprawdę to jest wielki przełom w rysowaniu, kiedy nauczymy się myśleć na zasadzie kulki, tak? Mam kulkę, właściwie kulek. Ja bardzo lubię tą metodę kulek, bo kulka jest bardzo prostą formą i możemy sobie wyobrazić, że teraz z tej kulki wychodzą dwa skrzydła, tak? Ja to oczywiście robię w bardzo dużym, schematycznym uproszczeniu, korzystając z mojej gumki chlebowej, ale myślę, że zasada będzie widoczna. Wychodzą sobie dwa skrzydełka, czyli powstaje taki trójkąt tak naprawdę i teraz, widzicie, możemy sobie ptaka w locie narysować z przodu, możemy go narysować z profilu, on taki gruby trochę ptak wyszedł, zaraz mu poprawię proporcje, zrobię większe skrzydła. Tak więc metoda kulek i metoda myślenia przestrzennego bardzo, bardzo pomaga. Polecam Wam w ogóle rzeźbić, kiedy rysujecie. Dla mnie to jest podstawa i mi rzeźbienie i takie lepienie sobie tego, co rysuję, bardzo dużo pomaga. I zobaczcie, możemy teraz, no zrobię ptaka szybko, po prostu będzie lepiej widać. Takiego uproszczonego, ale jednak. Zobaczcie, jest ptak, jest ptaszek. Możemy na niego popatrzeć z góry, z dołu. I możemy go rysować w tych różnych pozach. W takiej właśnie pozie jest ta sikorka.
ona tak jest ustawiona w ten sposób, prawda? Jedno skrzydełko biegnie sobie tam w głąb, a drugie wychodzi bardziej w naszą stronę. Ogonek jest tutaj akurat w ten sposób. To jest bardzo też piękne i taka piękna dynamika i balans w ciele lecącego ptaka. On ogonem balansuje swoje ciało i utrzymuje odpowiedni pion. To jest niesamowita w ogóle mechanika takiego ptaka w locie. Oraz skrzydełka. To o ile łatwiej jest nam do tej linii przyczepić sobie taki fragmencik. To jest właściwie to miejsce, gdzie wszystkie pióra się schodzą u ptaka. Lotki. I teraz niewachlarzowato w ten sposób układają. Nawet je troszeczkę jeszcze wydłużę. I tam dokładnie to samo dzieje się z drugiej strony, tylko one tam wychodzą w takiej płaszczyźnie, że są słabo widoczne z naszego punktu widzenia, ale są również. Kiedyś smoka rysowaliśmy, to ładnie było też widać na skrzydłach smoka. Szukam tutaj następnego ciekawego ptaka, może łabędź. To będzie zupełnie inna historia, zupełnie inna anatomia ptasia. No już troszkę tych szkiców się dzisiaj uzbierało. Może z tej strony. Tak jest, Januszu, rzeźbiarze dlatego są genialnymi rysownikami. Ja w ogóle rzucam po raz kolejny temat rzeźby na naszych zajęciach. Jeżeli mielibyście ochotę porzeźbić, pokazałbym Wam, jak tworzyć rzeźby. Wystarczy trochę plasteliny, a najlepiej można kupić naprawdę nieduże opakowanie gliny, nawet ceramicznej. Ona jest biała i piękna i czysta i w ogóle. I możemy sobie porzeźbić. Słuchajcie, łabędź jest świetnym tematem na ćwiczenie linii tak naprawdę. Zróbcie taką linię w kształcie odwróconego S i możecie sobie tą linię poćwiczyć kilka razy. Ja Wam tutaj pokażę. Spokojny taki ruch. Zobaczcie, łabędź uczy nas po prostu wdzięcznych linii. Kilka razy taką właśnie linię możecie sobie poprowadzić. Poćwiczmy takie S. Nawet może być bardziej zagięte w ten sposób. Będziemy mieli całe stado łabędzi płynących za chwilkę. Ja tu jeszcze z Wami poćwiczę. Może być takie bardziej zakręcone to S. A później możecie dodać z drugiej strony drugie S w ten sposób. Będziemy mieli szyję łabędzia już prawie gotową. Pani Nadio, mam nadzieję, że jednak pomimo burzy uda się Pani uczestniczyć w zajęciach. Tak to bywa niestety z burzami. Antosia jest chętna do rzeźbienia. Pani, kolejna Pani chętna do rzeźbienia. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. To porzeźbimy, moi drodzy. Ja uważam, że rzeźba to jest naprawdę podstawa do dobrego rysowania. Udało Wam się poćwiczyć te S-owate formy. Do tego S-a możecie jeszcze dodać modulowanie kreski, słuchajcie. Czyli możecie zacząć delikatniej, później przycisnąć ołówek mocniej i skończyć znowu delikatniej. To się dopiero robią piękne rzeczy. Możecie zacząć mocniej, a później delikatnie poprowadzić kreskę. Zwróćcie uwagę, jaka jest różnica, kiedy coś takiego zrobicie. Tu
Dzień dobry Pani Krystyno. Cieszę się oczywiście od czasu do czasu. Myślę, że to będzie dobra historia. Pani Agnieszka pisze, że syn zaczął rzeźbić w drewnie. No, rzeźba w drewnie to jest zupełnie inna bajka i myślę, że zaczniemy od rzeźby w glinie i plastelinie, bo do drewna rzeczywiście trzeba mieć już konkretny warsztat i nawet ja bym tutaj miał problem, żeby Wam to pokazywać. Tak więc póki co glina. Słuchajcie, jeżeli udało Wam się zrobić właśnie te dwa kształty, to możecie dodać teraz zakrzywiony troszkę dziób. Oraz takie troszkę wystające czoło ciemne. To łabędzia bardzo charakterystyczne. Kształt dzioba również możecie poćwiczyć. On jest haczykowato zagięty na końcu. To taka piękna forma. I taki lekki uśmiech właściwie się tutaj pojawia. Ja lubię łabędzie, bo one zawsze są uśmiechnięte. Szyja łabędzia niczym kaligrafia. Tak, dokładnie Januszu, ta forma to jest podstawowa forma w kaligrafii, tylko w kaligrafii zazwyczaj rysujemy ją w drugą stronę, w ten sposób. I kaligrafia to również temat, do którego na pewno wrócimy. I w kaligrafii rysujemy taką formę. Ja tutaj przyciskam mocniej ołówek, a kiedy odrywam kreskę, to nacisk staje się mniejszy. Tak więc taka właśnie seria linii kaligraficzno-łabędziowych dzisiaj się pojawia. Pani Ines również zachwycona tematem rzeźby, cieszę się bardzo. Słuchajcie, dodajmy jeszcze taki charakterystyczny ciemny trójkąt, który łabędź ma na swojej głowie. Tam się u końca tego trójkąta jest oko. Ta czerń oka u łabędzia się właściwie zlewa z... Zrobię jeszcze bliżej. Zlewa się trochę z tym trójkątem. Więc właściwie samego oka nie widać. Ono tam jest w tej czerni gdzieś zatopione. Tak, widzę, że temat rzeźby was zainteresował zdecydowanie. Cieszę się bardzo. Raz jeszcze zachęcam was do zgłoszenia się, do dołączenia się do grupy. Proszę dołączajcie, zgłaszajcie waszą chęć o przyłączenie, to mi pomoże szybciej was do grupy dołączyć. Jeżeli już wspieracie pracownię, ja stopniowo was przyłączam, ale jeżeli się zgłosicie, to będzie to znacznie szybsze z mojej strony. Teraz skrzydła. Tutaj dwa łuki. Tak i tak. Właściwie nawet można je też takim szybszym ruchem narysować, polecam wam. I możecie je zakończyć kolejnymi dwoma liniami. Tak, wystarczy wpisać grupa oko. Tak jest. Aby grupę oko znaleźć. I tutaj jest ogon łabędzia, który zawsze jest podniesiony troszeczkę powyżej powierzchni wody. O, tak będzie lepiej widać, aż żeby było widać i ogon, i mojego łabędzia w ten sposób. Troszkę wydłużymy jeszcze ogon.
I tu często widać kawałek pięty łabędzia. Tam jest noga schowana pod wodą. O, zaraz narysujemy odbicie łabędzia w wodzie. To będzie też ciekawa okazja do poćwiczenia rysowania wody. Już Wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Odbicie głowy jest właściwie rozszczepione takimi małymi falami, ale to jest dokładnie ten kształt, który odbija się tutaj, tylko jest trochę. Pozałamywany na falach w ten sposób. I dalej w podobny sposób odbijają się plecy łabędzia. Tylko znowu są one na pojedynczych falach takie rozszczepione i trochę gubią swoją formę. Oczywiście tak samo będzie z ogonem, on się odbije również w drugą stronę i również będzie taki rozszczepiony na falach. Jeżeli woda byłaby idealnie spokojna, to oczywiście ta krawędź byłaby też idealnie równa, ale właśnie fale na wodzie powodują, że ten obraz ulega rozszczepieniu. Pani Joanna ma swoje ekspresowe marzenie o rysowaniu łabędzia. No bardzo mi miło, Pani Joanno, że udało mi się spełnić Pani marzenie. Możemy sobie przycieniować również lekko tutaj powierzchnię wody. Możemy przycieniować samego łabędzia. Dzisiaj bardziej konturowo szkicujemy, bo chciałem Wam pokazać konstrukcję oraz właśnie taką metodę rzeźbiarską. Jeżeli cieniujecie łabędzia, to polecam Wam bardzo robić to delikatnie, bo łabędź jest biały, na nim nie będzie czarnych cieni. On będzie mimo wszystko dosyć jaśniutki. Ćwiczenie dobre na szrafowanie serią kreseczek. Widzicie, w ten sposób można sobie łabądka wycieniować. I teraz, gdybyśmy chcieli wycieniować odbicie w wodzie, to będzie wyraźniej widać ten kształt, do którego zmierzałem i który Wam chciałem pokazać. Taki rozbity troszeczkę na osobne fale. Oczywiście chciałem jeszcze dodać, że wszystkie prace, które będą zamieszczane poza grupą, pod komentarzem tutaj do filmu, też zobaczę, zalajkuję, także one też będą dostrzeżone. Natomiast jeżeli będzie Wam zależało na komentarzu, na korekcie, to wtedy zapraszam do grupy. Sikorki. Sikorka była przed chwilą, tak mi się wydaje, ale. Tak, przed chwileczką była sikorka. To była sikorka, tak? Może nie wyraźnie powiedziałem i nie widzieliśmy kolorów, więc przed chwileczką sikorkę rysowaliśmy. Ale mam tu jeszcze kilka ptaszków, które są warte narysowania z całą pewnością. Już się nimi zajmiemy. Między innymi zimorodek już tutaj czeka obok. O, gdyby ta woda była dostatecznie spokojna, to jeszcze widzielibyśmy odbicie głowy i dzioba łabędzia. I wyglądałoby to mniej więcej w taki sposób.
Dzisiaj wieczorem zapraszam Was na rysowanie starego miasta w Warszawie. Muszowi oraz za zdjęcie, fantastyczne zdjęcie, z którego będziemy dzisiaj rysować, to właśnie jego zdjęcie. Jeżeli macie zdjęcia miejsc, które Wam są bliskie Waszemu sercu, są to Wasze zdjęcia, co najważniejsze, i zechcecie taki temat właśnie wybrać do rysowania podczas naszych zajęć i użyczyć Waszego zdjęcia, żebyśmy mogli z niego rysować, to bardzo proszę. Bardzo proszę o kontakt i o podesłanie zdjęć razem z propozycjami tego, co chcielibyście narysować. Zimorodek. Możemy sobie zacząć od skosu. Ten skos to będzie skos dzioba, zimorodka. Teraz kształt głowy. Tak się chwilę zastanawiałem, do czego przejść później, ale myślę, że po prostu będziemy szukać skosów, bo zimorodek ma trochę trudniejszą formę do narysowania, ma bardziej subtelne skosy, takie ostre skosy, i chciałem Was zaprosić do tego, żebyśmy sobie tych skosów poszukali. Myślę, że nie ma takiej jednej metody najlepszej, żeby te skosy od razu znaleźć, jakiejś magicznej kreski. Nie zawsze tak niestety jest. Czasami nie ma magicznej kreski. Więc zwróćcie uwagę na nieco ostrzejszy charakter linii, nieco bardziej płaskie linie w ciele zimorodka. One pomogą Wam w uchwyceniu jego formy. Tak jest, Januszu, szrafowanie po formie, czyli rzeźbienie rysunkowe. Tak, tak, dobrze to określiłeś. Myślę, że przy zimorodku ważne jest, żeby też porównać sobie proporcje. Delikatnie na początek naszkicować kształt. Na przykład tutaj troszeczkę spróbować załamać tą linię. Polecam Wam właśnie czasami dodawać pewne sztywności. Ja teraz przesadziłem oczywiście i wyszedł taki za ostry ten kształt, ale możecie zaczynać właśnie od takich trochę ostrzejszych form. One dodają odpowiedniej dynamiki, no bo zupełnie co innego będzie, jak narysujemy linię tak, a zupełnie co innego będzie, jak narysujemy linię w taki sposób. Taka sytuacja jest tutaj u zimorodka na brzuszku jego właśnie. Ja bym teraz sobie zaznaczył tą linię, która właściwie wychodzi jako przedłużenie z dzioba zimorodka. Czy można prosić o naszkicowanie żurawia? To piękny ptak. Dzień dobry, pani Mario. Więc czemu nie? Jak najbardziej. Skończymy tylko zimorodka i się zajmiemy żurawiem. Oko. Miejsce na oko. Właściwie w połowie głowy, gdzieś tutaj, będzie oko naszego zimorodka. Dosyć masywny dziób. Który tutaj się kończy. I skrzydełko, które zaczyna się tutaj trochę niżej, gdzieś w tym miejscu. I ogonek. Ogonek, który jest pod zdecydowanie bardziej pionowym kątem ustawiony. Tak, teraz zaraz będzie żuraw, tylko skończymy zimorodka.
Teraz temat nóżek. To jest taki niby mały detal, ale on czasami przysparza trochę trudności. Ważne, żeby nóżki nie wychodziły za wysoko, bo wtedy ptak nie zachowa stabilności siedząc. One muszą wychodzić, musimy je rysować w takim miejscu, żeby ptak miał odpowiedni balans po lewej i po prawej stronie. Więc ja bym do tych nóżek się przymierzył właśnie gdzieś tutaj. I oczywiście jeden, dwa i trzeci paluszek, którego nie widzimy, i czwarty z tyłu. I tutaj podobnie. Jeden, dwa, trzy i czwarty z tyłu. No i tak sobie siedzi na końcu ułamanej gałęzi nad brzegiem rzeki nasz zimorodek. Cieniowanie po formie, krótkie, ale zawsze dobre. Tak więc przypominam, przy cieniowaniu po formie wykorzystujecie ten ruch palców. Tutaj kciuk właściwie jest nieruchomo i tylko robicie taki ruch palcami. I ołówek wtedy zatacza lekki łuk. Widzicie? Pokazuję to teraz. I z takiej serii łuków podkreślacie obłość formy. Możecie zmienić ułożenie ramienia. Ja teraz przechylam cały się przekręcam na krześle. Jak przysunę łokieć bardziej do siebie, to zmienia mi się kąt. I widzicie, te linie wychodzą pod różnymi kątami. Teraz nachyliłem się nad stołem. Tam mój łokieć jest gdzieś daleko na środku stołu. Przy sztaludze się to robi troszeczkę łatwiej. Teraz w ogóle się przechyliłem cały w lewo, także prawie spadam z krzesła. Jak zniknę, to znaczy, że spadłem. I w ten sposób możecie właśnie automatycznie, naprawdę bez żadnego wysiłku, szrafować po formie. To, co warto tylko poćwiczyć i opanować, co samo z czasem przyjdzie, to właśnie przesuwanie lekkie ręki, żeby linie były w podobnych odległościach od siebie. Janusz pisze, że takie poszukiwanie skosów bardzo pomaga. Też mam takie wrażenie, że ta metoda działa zawsze dobrze. Dobrze, kilka szybkich kresek. Możemy jeszcze zaznaczyć lotki na skrzydełku, bo ich tam troszeczkę widać. One tam sobie w perspektywie biegną w tył, ale tutaj są troszeczkę widoczne. Możecie je zaakcentować mocniejszą kreską. Oczywiście można przyciemnić jeszcze dziób zimorodka zdecydowanie od dołu. I myślę, że zajmiemy się szkicem żurawia. Jakim ołówkiem robimy szkic? Ja rysuję ołówkiem 6B w tej chwili. Głównie po to, żebyście widzieli dokładnie, co rysuję. Ja myślę, że 4B będzie optymalny. To też jest dosyć duża elastyczność w tym. Zobaczcie, ja mogę wziąć ołówek 3B, tutaj mam ołówek 3B i rysować nim, może bokiem go przyłożę, rysować nim delikatnie, ale z mocniejszym dociskiem ten ołówek da mi zbliżony walor do tego, którym teraz rysuję ołówkiem 6B. I na odwrót, ołówkiem 6B mogę rysować bardzo delikatnie,
on będzie dawał bardziej szorstką fakturę przede wszystkim. Tak więc widzicie, to jest 3B. To jest 6B. Chyba że ten 6B przycisnę, no to wtedy on będzie rzeczywiście dawał z siebie wiele. Przy ołówku 3B, jak przycisnę mocniej, no to wiadomo, nie dostanę aż tak ciemnych linii, ale różnica nie musi być aż tak duża. Tak więc jest to głównie kwestia docisku, ale też faktury. Ołówek miękki zawsze bardziej wydobywa fakturę papieru, a ołówek twardy miażdży fakturę papieru i wygładza ją w czasie rysowania. Tak więc do wszelkich powierzchni gładkich, do wszelkich powierzchni na przykład metalicznych albo jasnych, raczej używajcie twardszych ołówków. Teraz na przykład używam tego ołóweczka twardszego 3B. On da zawsze delikatniejszą, jaśniejszą i gładszą powierzchnię. Zwłaszcza tam, gdzie chcecie dostać, tak jak tutaj na tym konarze, efekt jasności, połysku, to ołówek twardy zda egzamin najlepiej. Natomiast do maksymalnych cieni używajcie ołówków raczej bardziej miękkich. To znowu 6B w akcji. Polecam Wam w ogóle takie właśnie ćwiczenia, żeby wyczuć, żeby zobaczyć, jak rysuje ołówek, tym bardziej na różnych papierach, ponieważ od rodzaju papieru będzie zależało to, jak ołówek się zachowuje. Chciałem Wam pokazać jeszcze ołówek Stettler, to jest też 6B, tylko że z grubym grafitem. Zobaczcie, o ile grubsze są te grafity tutaj w ołówku Kohinoor, tutaj w ołówku Stettlera. Jeżeli chodzi o walor, to one są porównywalne. Natomiast ołówki Stettlera mają lepszej jakości grafit. On jest bardziej jednorodny, gładziej się nim rysuje, przyjemniej. To są bardziej takie odczucia zmysłowo-estetyczne w czasie rysowania, ale one są bardzo ważne. Od kiedy zacząłem używać ołówków Stettlera, to głównie nimi rysuję i ciężko mi się teraz przestawić na inne. Dobrze, zatem na koniec żuraw obiecany i piękny. Chociaż dla Janusza jeszcze będzie czapla specjalnie. Wiem, że to twój ulubiony ptak. Słuchajcie, żuraw nie mam niestety na zdjęciu, więc po prostu będziemy rysować wspólnie. Proponuję zacząć znowu od takiej esowatej szyi, jak u łabędzia. Tylko teraz dziób będzie oczywiście inny, bardziej trójkątny i bardziej masywny u żurawia. I on przechodzi sobie tutaj z lekkim tylko czołem w głowę. I takie charakterystyczne piórko na głowie żurawia. Nie, właściwie przepraszam, to mi się pomyliło. Nie u żurawia jest to piórko. Sprawdziłem, nie, żuraw nie ma takiego, to u czapli będzie raczej właśnie. Tak więc tu właśnie miejsce na trochę bardziej dynamiczną kreskę ostrzej rysowaną, krótszy dziób. Oko dosyć blisko położone dzioba, z taką brwią charakterystyczną, trochę groźnie wyglądającą. Ale
Zajmijmy się resztą. Proponuję Wam teraz znowu kilkoma takimi swobodnymi liniami poszukać sobie tego kształtu. I to jest świetne ćwiczenie na rękę. Właśnie dlatego ptaki dzisiaj rysujemy, bo nie ma lepszego ćwiczenia na miękkie linie, jak rysowanie ptaków. Jeszcze przechodzi w jedną linię tych zwisających piór. Polecam Wam użyć ołówka teraz troszkę inaczej, przyłożyć go bokiem. Skorzystam z tego, że mam tą możliwość w ołówku z tak grubym grafitem. Pamiętajmy, że rysowanie to przykładanie ołówka w różny sposób. Jako teraz przyciskam palcem w ten sposób. Spróbujcie też koniecznie takiej metody. Tym bardziej warto strugać sobie ołówki nożykiem. Widzicie ten długi grafit, który ja zostawiłem właśnie ostrzem nożyka. On umożliwia takie efekty, jakie teraz rysuję. Witam, witam wszystkich, którzy jeszcze teraz dołączyli na końcu. Tak, żuraw ma czerwoną czapeczkę. No, ołówkiem jej nie pokażemy, ale ona jest tutaj. Tu jest czerwona czapeczka u żurawia. A może mam jakąś kredkę tutaj? Kredki nie mam, ale znalazłem cienkopis, to zaznaczę czerwoną czapeczkę, żeby było wiadomo, gdzie ona jest. A, dziękuję Pani Agnieszko za wskazówkę. Żuraw koroniasty. Tak, piórko u czapli oczywiście. To już do tego doszedłem. Częściej widuję czaple niż żurawie. Słuchajcie, teraz noga. Ona tu wychodzi w pewien taki płynny i wdzięczny sposób właściwie z tego łuku. Piersi żurawia, jego brzucha później. I tam sobie żuraw stoi. Możemy w perspektywie pokazać tą łapę zwróconą tam w głąb. Ta jest z przodu, więc narysujemy ją mocniej. I widzicie, tutaj przydaje się właśnie ten grubaśny grafit. Nawet mogę bardzo łatwo zaakcentować nim zgięcie nogi żurawia. Tą, która jest dalej, możecie zostawić delikatniej rysowaną. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, że ona jest troszkę w tyle. Tutaj trochę piór jeszcze widocznych. Zapraszam serdecznie wszystkich również do wsparcia naszej pracowni. Można to zrobić przez Patronite lub przez nasz numer konta, który znajdziecie w opisie do tej transmisji. I naszych patronów i wspierających zapraszam serdecznie do grupy Oko, gdzie możecie przesyłać Wasze prace do dokładnego mojego komentarza. Oczywiście, jeżeli nie życzycie sobie komentarza, możecie to zaznaczyć lub
lub zamieścić pracę tutaj na głównej stronie. Tutaj one nie będą komentowane, a w grupie bardzo chętnie udzielę Wam wszelkich wskazówek. Dobrze, zatem może jeszcze dodajmy. Troszeczkę jeszcze wydłużę kilka piór w ogonie żurawia. Dodamy sobie jeszcze nieco tła w sposób na szybkie rysowanie zieleni na szkice. Warto nawet kilkoma kreseczkami, kropeczkami ubarwić w ten sposób. Tam jakieś osty mogą się pojawiać. Ubarwić w ten sposób tło. Gdzieś jakieś trzciny mogą tutaj w pobliżu sobie wyrastać. Mogą mieć wygięte liście. I oczywiście nasz żuraw może rzucać cień swój, który gdzieś tutaj w trawie się będzie sobie znikał. Dobrze, na koniec zatem obiecana czapla. Ups, przepraszam za małe trzęsienie ziemi. Czapla siwa. Czapla siwa w dwóch odsłonach. Najpierw charakterystyczna poza czapli siedzącej ze zgiętą głową. Słuchajcie, polecam Wam w ten sposób zacząć sobie od takiego zygzaka, dosyć ciekawego w kształcie. I końcem tego zygzaka będzie dziób. Czapla ma głęboko wcięty dziób pod okiem. Właściwie oko jest mocno wysunięte w kierunku dzioba. No i czapla ma piórko, o którym wspominałem na początku, mylnie u żurawia. Czapla ma też tutaj wspaniałą taką kryzę z kilku długich piór. Naprawdę piękny ptak. Piękny ptak nie do pomylenia z innym. Chociaż małe podobieństwo do żurawia jest, natomiast rozmiar też inny i szczegóły inne. I teraz tutaj poszukamy sobie znowu, wykorzystuję taki ruch bardziej żwawy palcami. Poszukamy sobie kształtu skrzydeł. Zapraszam do oglądania powtórek. Wszystkie dotychczasowe lekcje znajdziecie w zakładce filmy w lewym górnym narożniku naszej strony na Facebooku, na której właśnie jesteście, tak więc śmiało możecie tam szukać. No i narysujmy sobie teraz nóżki naszej czapli.
i krótki ogon. Właściwie to on się prawie, że pokrywa z długością skrzydeł. Myślę, że nawet może być troszeczkę mniejszy. O, taki bardziej. Polecam charakterystyczne akcenty na głowie czapli, na jej nasadzie skrzydła i troszeczkę tutaj pod skrzydłem również. Możemy dodać odbicie, tak jakby czapla sobie siedziała gdzieś na takim występie lądu, a tutaj mamy już krawędź jeziora na przykład, albo rzeki. Kilka detali na skrzydłach. Tak, pani Anno, film jest zapisany. Film jest zapisany. Ja dobrze panią rozumiem, też bym wolał uczyć się rysunku niż siedzieć w pracy. W sumie to mam teraz dwa w jednym. Rysuję i siedzę w pracy. Chyba powinienem być bardzo szczęśliwy z tego powodu i jestem. Tak, film będzie zapisany dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz, ale najłatwiej będzie go znaleźć w zakładce filmy. Tam zapraszam serdecznie. Tam wszystkie nasze lekcje Państwo znajdą. No, dziękuję pani Annie za równoległą odpowiedź na to pytanie. Tak się miło zrobiło i dobrze się rysuje. Słuchajcie, może jeszcze kilka detali, jeżeli to by było jezioro, to tam jakieś mogą się zaczynać, to mogą się zaczynać szuwary, albo czapla w ogóle może siedzieć w szuwarach. Zobaczcie, jak kilkoma liniami, nawet właśnie z odbiciami w wodzie, można taki rysunek ożywić, ubarwić, dodać mu przestrzeni. Możemy też przeciągnąć kilka linii bliżej i wtedy zasugerujemy, że te szuwary znajdują się również tuż przed naszym nosem. I podglądamy sobie taką czaplę siedzącą właśnie w tym gąszczu. Cieszę się bardzo, że miłe sygnały od Was dostaję na temat naszych lekcji. Ja też bardzo je lubię i zawsze jestem wzruszony, jak możemy razem rysować. Słuchajcie, takie wyzwanie na koniec dla wszystkich chętnych. Może wezmę do tego nowy papier. Wyzwaniem dla wszystkich chętnych będzie czapla w locie. To będzie szkic nieco bardziej przestrzenny. Zaczniemy sobie znowu od tego zygzaka, takiego jak przed chwileczką. Ze szpiczastym dziobem, tutaj wygiętą szyją. Tu oczywiście kitka na głowie, charakterystyczna brew. Chcę Wam pokazać, jak narysować skrzydła lecącej czapli. W momencie, kiedy ona się podrywa do lotu.
Te dwie linie to jest początek. A później dodajemy sobie w ten sposób lotki skrzydeł. I tutaj pod spodem będzie widać spód skrzydła w mocnym cieniu. Tam natomiast z drugiej strony drugie skrzydło z lekko wystającymi lotkami. Tak więc raz jeszcze okazuje się, że sylwetka ptaka to jest fantastyczne ćwiczenie na piękną kreskę w rysunku. Tak, dzisiaj ptasi tydzień się nam zrobił. Tak jest, nasze zajęcia są zdecydowanie formą medytacji. Rysunek jest medytacją i to nie tylko moje wyobrażenie i moja obserwacja przyznają to bardzo, bardzo liczni ludzie, artyści. I specjaliści od medytacji. Drugą nogę zrobię troszeczkę krótszą, wtedy będzie widać, że ona jest bardziej z tyłu. Tak, niestety w szkole tak, no może czasami uczą, ale nie zawsze, nie zawsze. Myślę, że to złożona sprawa. Ale cieszę się, że tutaj możemy nadrabiać i że chcecie wspólnie ze mną rysować. Może też taki konar, na którym sobie czapla siedziała na brzegiem wody.
Zwróćcie uwagę, teraz właśnie używam bocznej krawędzi grafitu. Niestety w niektórych szkołach postuluje się nawet, że może powinno się odejść od takich przedmiotów jak plastyka i muzyka, bo komu to potrzebne, to takie marnowanie czasu. Serce mi pęka, jak słyszę takie rzeczy. Tym bardziej, że świat widzi i ludzie widzą coraz dobitniej, że nie da się żyć tylko biznesem, tylko finansami. Że potrzebne jest coś więcej, że potrzebna jest również strawa dla duszy, że potrzebna jest medytacja, taka jak doświadczanie tego tutaj i teraz podczas rysowania. Bo inaczej życie przestaje mieć sens. Jest pozbawione wyższych, piękniejszych wartości. I staje się po prostu puste. Co z tego, że bogate, piękne i efektowne, jak puste. Odbicie gałęzi w wodzie. Możecie użyć gumki i lekko przeciąć, przemazać. No i gdzieś tutaj odbijałaby się również nasza czapla. Moi drodzy, i w takim szkicu wystarczy teraz jedna linia, na przykład gdzieś tutaj, poprowadzona do krawędzi kartki i kilka kropeczek nawet, albo kresek, aby stworzyć niemal abstrakcyjną kompozycję, ale jednak wrażenie głębi. Wszystko można dopełnić podpisem. Podpisujcie wasze prace, to jest ważny i symboliczny moment. Bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejsze wspólne rysowanie i spotkanie, za wspólną medytację rysunkową. Medytację w pobliżu czapli. Bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiaj. Cieszę się, że widzimy się po krótkiej wczorajszej przerwie. Jakoś wytrzymałem. Zapraszam was serdecznie do dołączania do grupy OKO. Dziękuję wam za wsparcie, które okazujecie pracowni. Właśnie w podziękowaniu za wasze wsparcie ta grupa. Dzięki temu zajęcia będą jeszcze bardziej profesjonalne, na lepszym poziomie. Mój kontakt z wami będzie lepszy i
szybszy i dokładniejszy. Będziecie mogli zadawać więcej pytań, więc zachęcam do tych pytań. Wszystkim dziękuję za udział. Tych z Was, którzy wolą pozostać przy dawnej formule i nie dołączać do pracowni, oczywiście zachęcam również do zamieszczania Waszych prac. Na pewno je zobaczę, zalajkuję i może będziecie mieli ochotę wkrótce lub możliwość właśnie dołączenia do grupy. Bardzo serdecznie życzę Wam miłego, pięknego dnia i do zobaczenia już o 19, kiedy będziemy szkicować ołówkiem warszawskie Stare Miasto. Pozdrawiam Was serdecznie, Tomek Wełna. Do zobaczenia.